Cześć, mam na imię Jakub i dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam więcej o produktach z kategorii eko. Wybrałem tutaj kilka propozycji. Na wstępie chciałem Wam powiedzieć nieco więcej o trzech modelach długopisów, ponieważ długopis to taki najczęstszy opominek reklamowy, a więc zaczynajmy. Pierwszym produktem, który chciałem Wam pokazać, są te długopisy wykonane z ekologicznego materiału. Do produkcji tego materiału w 50% wykorzystano pozostałą po żniwach słomę. Dzięki temu materiał jest dużo bardziej ekologiczny niż normalny plastik i dodatkowo zyskuje bardzo przyjemną dla oka cechę, mianowicie nieregularne punkty, kropeczki, które dodają mu niewątpliwego uroku. Jak widzicie, do znakowania tego długopisu można użyć tampo druku bądź druku UV. Drugim długopisem, który chciałem Wam zaprezentować, jest ten oto długopis. Jest bardzo podobny do modelu, który prezentowałem Wam dosłownie przed chwilką. Różni się nieco inną strukturą, nieco inną fakturą widoczną na korpusie. Ta faktura sprawia, że oczywiście nie możemy znakować tego produktu na korpusie, ale w zamian za to mamy całkiem pokaźnych rozmiarów klip, na którym możemy przy pomocy tampo druku umieścić logo klienta. Ten długopis pojawia się u nas w trzech kolorach. Ostatnim długopisem, który chciałem Wam zaprezentować, jest długopis bambusowy, który również wykorzystuje ekologiczny materiał, o którym Wam wcześniej wspomniałem. Jak widzicie, materiał ten jest widoczny na czubku oraz na klipie tego długopisu. Pozostałe elementy wykonane są z bambusa, a to razem tworzy bardzo ładne połączenie kolorystyczne, które możemy dodatkowo urozmaicić, dokładając logo wykonane w technice tampo druku albo technice UV. Następnym produktem są te oto notesy. Notes zawiera 80 kartek w linię, co warto zaznaczyć. Natomiast to, co najbardziej się nam podoba w tym notesie, to jego ekologiczny wygląd. Jak widzicie, okładka została zrobiona z papieru, a skrywa także dodatkową funkcjonalność, która może wydać się szczególnie interesująca dla naszych klientów. Tutaj znajduje się malutka kieszeń, w której można na przykład ukryć jakiś ważny dokument, garść paragonów, a może po prostu zdjęcie bliskiej osoby. Notes występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. Obie są dosyć naturalne, a znakujemy go przy pomocy tłoczenia. Kolejnymi produktami, które chciałem Wam pokazać, są zestawy wielorazowych słomek. Pierwszy zestaw składa się z czterech słomek oraz czyścika, który pomoże nam utrzymać te słomki w odpowiednim stanie. Jak widzicie, są to cztery słomki, każda w różnym kolorze, więc każdy domownik może sobie zarezerwować swój ulubiony. Przydadzą się także na przyjęciach, restauracji. Możesz nosić taką słomkę ze sobą. Dzięki temu ilość plastiku pływającego w oceanach prawdopodobnie się zmniejszy. Ten zestaw zapakowany jest w czarne etui. Możemy tutaj wykonać znakowanie przy pomocy termotransferu. Drugim zestawem słomek, który chciałem Wam pokazać, jest ten zestaw. Tym razem zapakowany w jasne etui. Również możemy na nim wykonać druk przy pomocy termotransferu. Również zawiera czyścik, który pomoże Wam utrzymać słomki w należytej czystości. No i jak widzicie, w przypadku tych słomek są to cztery słomki w naturalnie srebrnym kolorze. Proste, tym razem bez zagięć. A więc w zależności od tego, jaki typ słomek bardziej Wam się podoba, tudzież jaki typ słomek bardziej interesuje Waszego klienta, możecie wybrać odpowiedni produkt. Kolejnym produktem jest zestaw trzech toreb wielorazowego użytku, dzięki którym Twoje zakupy nie będą wiązały się z koniecznością wzięcia ze sklepu, a później pewnie wyrzucenia kilku torebek plastikowych.
Tak zazwyczaj dzieje się, kiedy robimy zakupy, czy to mniejsze, czy większe, dosłownie w każdym miejscu. Takie torby dostaniecie w sklepach spożywczych, takie torby dostaniecie w marketach czy dyskontach, a nawet na straganach i ryneczkach. Wasze zakupy prawdopodobnie będą zapakowane w małą plastikową torebkę. Dzięki tym torbom już nigdy więcej nie będziesz musiał tej małej plastikowej torebki wziąć, a w zamian za to możesz zapakować pomidory, banany, ziemniaki, cebulę, cokolwiek kupujesz do tej torebki, wygodnie ją zamknąć, a następnie udać się z zakupionym towarem, z zakupionymi produktami do domu. Te torby są w trzech rozmiarach, a więc nadadzą się na większe i na mniejsze zakupy. Możemy także zrobić znakowanie przy pomocy termotransferu tutaj na tej małej metce, która jest obecna z boku każdej torby. Ostatnim produktem jest ten oto plecak. Jak widzicie, różni się on dość znacznie wyglądem od innych plecaków, które możecie zobaczyć. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że wykonany jest z papieru. Jest to papier kraft. Cechą szczególną tego papieru jest to, że może być prany. Co prawda w niskich temperaturach 30 stopni, ale nadal jest to prawdopodobnie jedyny papier, który możemy poddawać tego typu zabiegom. W środku sporo miejsca, a także znajdują się tutaj dwie dodatkowe kieszenie oraz jedna dodatkowa kieszeń z zamkiem, w której można trzymać na przykład dokumenty, legitymacje. Znakowanie możemy zrobić przy pomocy znów termotransferu tutaj, bądź przy pomocy graweru na małym skórzanym elemencie, który znajduje się u góry plecaka. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że przedstawione tutaj produkty zainteresują Was i Waszych klientów. Gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej na temat tych albo innych produktów, a także gdybyście szukali dodatkowych inspiracji, zachęcamy serdecznie do odwiedzenia naszej strony. Adres, ja go nie widzę, ale Wy pewnie zobaczycie go tutaj. No i cóż, dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia na naszej stronie.